Dlaczego powinieneś uważać na nowy event z Chef Katem w My Restaurant i dlaczego on szkodzi twojemu zdrowiu? W tym odcinku ci to wyjaśnię, także zapraszam serdecznie. Słuchajcie, jestem nieco sceptycznie nastawiony do tego typu eventów, tym bardziej, że są one zrobione bardzo dziwnie. Mianowicie nie jest podany w ogóle czas do tego, w jakim czasie mamy zdobyć tego Huge Cata. Oczywiście jest plotka, że do 31 marca niby jest możliwość zdobycia tego Huge Chief Cata. Jeżeli ktoś nie wie, to po prostu My Restaurant jest grą stworzoną przez Big Games, czyli zespół deweloperów pod przewodnictwem Prestona, czyli twórcy Pet Simulator X. I teraz jest taki event, on żeby przyciągnąć ludzi na My Restaurant, zrobił coś takiego, że musimy obsłużyć 100 tysięcy klientów w przeciągu niewiadomego czasu, żeby zdobyć Huge Chef Cata, czyli takiego nowego Huge Cata, i podobno już ponad 400 osób zdobyło tego peta. Słuchajcie, i niestety tego typu zagrywki są obecne w świecie gier, w szczególności mobilnych, na telefon, ale... Słuchajcie, mam tutaj obiekcje co do tego eventu, bo po pierwsze, nie wiemy, naprawdę nie ma potwierdzonej oficjalnej informacji, do kiedy można go zdobyć, jaki jest czas. Więc ludzie robią naprawdę bardzo złe rzeczy dla swojego zdrowia i też środowiska i w ogóle do wszystkiego. Zaraz to wytłumaczę, tylko po to, żeby go zdobyć. Oczywiście Davida, czyli szefa takiego, który zajmuje się My Restaurant, zapytałem na Twitterze, do kiedy tak naprawdę można zdobyć tego peta, bo musimy to wiedzieć po prostu, żeby sobie wyważyć rozgrywkę, żeby zobaczyć między innymi, ile na godzinę zdobywamy, ile czasu trzeba poświęcić, żeby zdobyć tego peta. Bo obecnej sytuacji wiele osób robi coś takiego, że po prostu cały czas 24 godziny na dobę ma odpaloną tą grę i nawet komputer zostawia, czy laptopy, czy telefony na noc z autoklikerem, żeby się to farmiło. I słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczne dla nie dość, że środowiska, bo po pierwsze mamy kryzys w Europie, oszczędzamy energię, ponieważ energia jest bardzo droga, służyła szantażowi energetycznemu przez pewien kraj, czyli Rosję, która wypowiedziała wojnę i tak dalej, więc teraz jest jakby trzeba oszczędzać tę energię, żyć bardziej oszczędnie. Przede wszystkim w Robloxa grają małe dzieci, młodsze osoby, więc one jakby nie płacą za to, bo płacą rodzice. I jeżeli takie wasze komputery, w szczególności jeżeli macie naprawdę dobre podzespoły, to pobierają bardzo dużo ilość prądu, no i słuchajcie, to też wpływa na portfele waszych rodziców. I moim zdaniem to jest pierwsza rzecz, która wpływa negatywnie na moją ocenę tego, co się dzieje, bo jeżeli podaliby na przykład, mamy tydzień, 7 dni, czy nawet 14 dni na to, żeby zdobyć Huge Peta, to spokojnie na luzie możemy sobie grać, bo to jest do zdobycia. No, ale tutaj w ogóle jest nie podane kiedy. Plotka jest, że do 31 marca, chociaż nie wiadomo. Czyli mieliśmy 5 czy 4 dni na zdobycie tego Huge Peta, no to ludzie zaczęli szaleć i po prostu zostawiać komputery. Wiem, że nie jeden YouTuber tak robi. No, natomiast to są osoby już w większości dorosłe, więc mogą sobie postanowić, bo one opłacają rachunki zazwyczaj, więc mogą sobie postanowić, że zostawię komputer, bo i tak nagram film, z tego zarobię pieniądze, tak? Więc okej, ale mi chodzi bardziej w odniesieniu do młodszych osób, które nie płacą, nie opłacają rachunków, tylko jakby rodzice muszą przez to, nie wiem, więcej pracować, albo się wasi rodzice potem stresują, bo nie mają, wiecie, pieniędzy na opłacenie, rachunki rosną, a tu, no to jest duży stres, a tu jeszcze bardziej. Więc moim zdaniem to jest pierwszy minus, a drugi jest taki, że musicie dłużej siedzieć na komputerze, przynajmniej niektórzy, żeby tym zarządzać też co jakiś czas. Przez to też szkodzi to waszemu zdrowiu i przy okazji lekki poziom stresu też wzmaga się, bo adrenalinka, musicie to zrobić, musicie zdobyć i tak dalej, więc... Moim zdaniem to jest totalnie słabe. W ogóle było trochę opracowań na ten temat. W mobilnych grach jest coś takiego, jest to... To się nazywa jakoś tak specyficznie syndrom czegoś. W mobilnych grach masz coś takiego, że jak nie wejdziesz do tej mobilnej gry codziennie, to kurka, stracisz progres i niestety nie dostaniesz czegoś tam. Więc to jest naprawdę takie...
niezbyt dobre dla zdrowia, prawda? Więc to są moje takie obiekcje co do tej gry. Dodatkowo, no też niewątpliwie ludzie, którzy tutaj chcą to szybko zrobić, to wydają pieniądze na te robuxy i tak dalej, prawda? To niemałe sumy są, bo te robuxy są bardzo drogie, jakby nie było. No, tak czy siak, ja nie zostawiam komputera na noc, mam włączony przez dzień, jak jeszcze nagrywam, więc to w czasie pracy, więc mi to akurat jakoś tak nie szkodzi. 37 tysięcy mam na razie nazbierane, tak jak mówię, ja nie zbieram przez noc, nie zostawiam komputerów na noc, więc moim zdaniem jest to bez sensu i raczej mi się uda to uzbierać. Myślę, że dzisiaj tak 60 tysięcy uda mi się tych klientów nazbierać, myślę, że będzie jeszcze więcej, więc na spokojnie do tego podchodzę, a jak się nie uda uzbierać, to się nic nie stanie. Słuchajcie, to nie jest koniec świata. Czekajcie, czy ja mam w drugim, tutaj na drugim? Więc moim zdaniem to tak wygląda. Jestem ciekaw waszych opinii, dajcie znać, co myślicie na ten temat. No ale myślę, że jako YouTuber też muszę podkreślić pewne takie niezbyt fajne rzeczy, które są w grach, żeby też was przestrzec w pewien sposób. Cześć! YouTube jakimś cudem polecił ten film tobie, więc kliknij w niego, obejrzyj koniecznie, bo jak poleca, to musisz, nie? To film ode mnie, a chcesz więcej, to klikaj. No klikaj.